Kapitan Jarosław Kryciuk, naczelnik Wydziału Operacyjnego Kontrolno-Rozpoznawczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. W ubiegłym tygodniu na terenie powiatu nowodworskiego odnotowano 13 interwencji Straży Pożarnej, z których 8 to miejscowe zagrożenia, 3 pożary oraz 2 zdarzenia fałszywe. Najważniejszy z nich to wypadek samochodu dostawczego przy zjeździe z wiaduktu przy ulicy Warszawskiej. W wypadku uczestniczyło 2 poszkodowanych, którym udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy, następnie przekazano zespołom pogotowia ratunkowego oraz lotniczego pogotowia ratunkowego. Kolizja 2 pojazdów na drodze krajowej nr 7 w miejscowości Stare Babki bez osób poszkodowanych. 3 zdarzenia związane z zadymieniem z przewodów kominowych i wentylacyjnych, w tym jedno zdarzenie, w którym w wyniku zatrucia tlenkiem węgla 2 osoby zostały przetransportowane do szpitala. Ponadto strażacy wyjeżdżali 2-krotnie do alarmów fałszywych, w tym jednym z monitoringu systemu sygnalizacji pożarowej w budynku hotelowym w Nowym Dworze Gdańskim. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.